Kinga Wasylka, witam i zapraszam na wieści z Wejherowskiego Magistratu. W najbliższy piątek, 15 marca o godzinie 8 w ratuszowej sali narad Urzędu Miejskiego w Wejherowie odbędzie się 30. nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Porządek obrad przewiduje m.in. podjęcie uchwał o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W niedzielę palmową 24 marca o godzinie 10.30 przy Bramie Oliwskiej rozpocznie się inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy Kaszubskiej. Widowisko we współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury i dziekanem dekanatu wejherowskiego księdzem prałatem Tadeuszem Reszką organizują misternicy kaszubscy pod kierunkiem Wojciecha Rybakowskiego z udziałem Teatru Eksperyment i młodzieżowej miejsko-parafialnej orkiestry dętej Fermata. Tego samego dnia o godzinie 15 odbędzie się na Kalwarii Wejherowskiej pierwsza inscenizacja Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu misterników kaszubskich. Główne widowisko odbędzie się w Wielki Piątek 29 marca o godzinie 10. Więcej informacji na ten temat przekażemy w kolejnych wieściach za tydzień, a dziennikarzy zainteresowanych rejestracją i dokumentowaniem tego wydarzenia prosimy o zgłoszenie wniosku o bezpłatną akredytację do Wejherowskiego Centrum Kultury pod wskazany adres. W dniu 6 marca w Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyło się posiedzenie Zespołu Roboczego do Spraw Oświaty, Metropolitarnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Norda. Wzięli w nim udział przedstawiciele 12 samorządów. W trakcie spotkania przedstawiciele gmin zwrócili uwagę na rosnące w bardzo niepokojącym tempie wydatki związane z dotacjami. Zaproponowali też formy rozwiązań niektórych problemów. Zastępca prezydenta miasta Wejherowa, pan Bogdan Tokłowicz, wskazał na możliwość utworzenia świetlicy dla dzieci uczęszczających do placówek na terenie miasta Wejherowa. Ponadto przedstawiciele samorządów postanowili opracować wspólną prezentację multimedialną, obrazującą składniki kosztów oświaty poszczególnych gmin. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w maju, a organizatorem będzie Urząd Miejski w Lęborku. W dzisiejszych wieściach to już wszystko, a na kolejne zapraszam Państwa jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia.